Trendy 2021. Co będziemy nosić, czego będziemy unikały, co zostanie w modzie, a co już zupełnie nie. Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Trendy w modzie w roku 2021. Taki jest dzisiejszy temat naszego wideoporadnika, ale domyślam się, że prawdopodobnie spodziewasz się czegoś innego niż to, co zaraz ode mnie usłyszysz. Nie będę mówiła o tym, co powinnam nosić, co Ty powinnaś nosić, jakie będą, czy będą modne falbanki, czy będziemy nosić kwiatki, jak będziemy łączyć kolory. Absolutnie nie. Chciałabym porozmawiać z Tobą o trochę innych trendach. Czyli nie o tym, co powinnaś nosić, ale o tym, jak powinno zmienić się nasze, czyli Twoje, jak i moje podejście do mody. Niestety żyjemy w czasach nadprodukcji i nadkonsumpcji. To znaczy, że kupujemy dużo więcej ubrań, już nie będę wnikała w inne tematy, kupujemy za dużo ubrań w stosunku do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Myślę, że większość z nas, i to zdecydowana większość z nas, może powiedzieć o tym, że ma więcej ubrań niż nosi, albo czasem ma rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Wynika to z różnych względów. Przede wszystkim firmy odzieżowe stworzyły taką potrzebę, żebyśmy cały czas coś kupowały. To znaczy produkują ogrom kolekcji rocznie. I to nie tylko te sieciowe firmy, gdzie mamy tak zwaną fast fashion, czyli szybką modę, ale też marki takie projektanckie. Jest zbyt wiele kolekcji w roku. Zbyt często wmawia nam się, że to powinnyśmy, tego nie powinnyśmy. I niestety jeszcze dodatkowo pojawia się to w takim klimacie, że jeżeli nie będziesz czegoś miała, to nie będziesz cool, nie będziesz fajna, nie będziesz trendy, nie będziesz taka albo owaka. Niestety media społecznościowe, w których ja też biorę udział, ale pamiętajmy o tym, że możemy brać w nich udział z głową, to znaczy filtrować to, że jeżeli jakaś torebka, buty, nie wiem, sukienka pojawia się na 50. blogerce w przeciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni, to prawdopodobnie jest to jakaś zmasowana akcja promocyjna, która opiera się o bardzo prosty schemat sprzedażowy. Jeżeli ileś razy pojawi Ci się sukienka, szczególnie jeżeli ona przypadnie Ci do gustu, ta sukienka, to jest spora szansa, że ją kupisz. Niestety bodźce sprzedażowe rozbudzają w nas czasami taką zachciankę. I teraz, gdy trafimy na taki moment w naszym planie dnia, w naszym rozkładzie dnia, że mamy jakiś taki troszkę zjazd energetyczny, to bardzo często kupujemy sobie coś, żeby poprawić sobie humor. To znaczy, że firmy odzieżowe wmawiają nam, że nie jesteśmy ok, jeżeli czegoś nie będziemy miały, że ta rzecz sprawi, że będziemy czuły się lepiej. Hasło, które kiedyś mnie nawet bawiło, z angielskiego, przetłumacząc to na polski, czyli zakupy są tańsze niż psychoanaliza czy tam psychoterapia. Oczywiście, gdy usłyszałam to hasło, nie wiem, chyba 6-7 lat temu, to też uważam, że ono jest całkiem zabawne. Teraz uważam, że nie wiem, gdzie ja upadłam na głowę, że sama je gdzieś kiedyś udostępniłam. Niestety, tego typu hasła, ja wiem, że tak mają podchodzić niby z taką lekkością, ale okazuje się bardzo często, że my naprawdę tak myślimy, że gdy kupimy sobie jakieś ubranie, to poprawi nam się nastrój. I pewnie na chwilę się poprawia, oczywiście. Samo posiadanie nowej rzeczy jest bardzo przyjemne. Jeżeli jeszcze ładnie w niej wyglądamy, to jak najbardziej dalej jest to bardzo przyjemne. Natomiast okazuje się, że niestety, że ta nowa rzecz za chwilę staje się już starą rzeczą, a my dalej nie czujemy się ze sobą ok. Więc bardzo często właśnie marki odzieżowe kreują taki świat, zresztą nie tylko odzieżowe. Jeżeli nie będziesz miała czegoś, to po prostu nie będziesz fajna. I na tym zostawmy ten temat. Dodatkowo, niestety, bardzo często gazety, styliści mówią nam, marki odzieżowe oczywiście też, ale poprzez taką tubę, jakimi są media tradycyjne czy media społecznościowe, mówią nam, że must have tego sezonu to, kolory roku tego 2021 to. I jeżeli nie masz czegoś żółtego i szarego i miksujesz tego razem, to może nie jesteś jakaś tam. Pamiętajmy, podchodźmy do tego trochę tak z przymrużeniem oka. Uważam, że 2021 rok, szczególnie w kontekście tego, jak zmieniło się nasze podejście do ubrań, do konsumpcji, do kupowania w 2020 roku,
który był takim małym zapalniczkiem, a 2021 roku może być taką po prostu wybuchającą bombą zmiany. I uważam, że należy, może czas to zmienić z wielu względów. Przemysł mody nas zatruwa. Zatruwa nas i tak naprawdę mogłabym tutaj ten temat rozwinąć, ale potrzebowałabym jakieś 20 minut, więc myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy może sama o tym opowiem, a może zaproszę tutaj do nas jakiegoś gościa, który opowie nam o tym, bądź gościnię, która opowie nam o tym, jak tak naprawdę przemysł mody nas zatruwa. Poprzez na przykład barwniki, które są używane do tej pięknej, po prostu mojej kolorowej dzisiejszej koszuli, poprzez produkcję tych ubrań, które wpływają bardzo negatywnie na środowisko, poprzez to, jak takie mikrocząsteczki plastiku wpadają z naszym praniem do wody i ta woda wpływa do mórz i później zjadają to rybeczki, kreweteczki i jakieś inne owoce morza, które my później zjadamy. Więc zostawię na razie tylko z takim hasłem i mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie ten temat rozwinąć, czyli tym, że przemysł mody zatruwa nas, zatruwa planetę. Jest wiele filmów na YouTubie, które pokazują, w jaki sposób przemysł mody zatruwa i środowisko, i nas bezpośrednio, bo to są takie dwie bardzo ważne z mojego punktu widzenia nogi. Jeżeli znasz przykłady takich filmów, podziel się ze mną koniecznie w komentarzu, ze mną i z całą rzeszą oglądających. Myślę, że powinnyśmy poprzez zwiększanie wiedzy zwiększać świadomość konsumencką, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że kupienie super ekstra, że tak powiem, oczojebnej koszulki poliestrowej, którą używamy na zumbie, sprawia, że jakaś rzeka w Indiach, Bangladeszu albo gdziekolwiek indziej jest właśnie koloru tej naszej koszulki. Także zostaw filmy, jeżeli masz coś takiego, czym możesz się podzielić, co pokazuje w dobry sposób, jak ogromna skala jest tego właśnie problemu. Wydaje mi się, że nadchodzi czas takiej świadomości ludzkiej i należy ją po prostu poszerzać, a tą świadomość możemy poszerzać poprzez przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy. I myślę, że oprócz tego, że przychodzi świat, nie świat, tylko czas takiej świadomości, ale też ograniczenia konsumpcji, ograniczenia tego, co tak naprawdę kupujemy, co jest potrzebne. Przyznaję, dla mnie jest to dosyć trudne. To znaczy, z jednej strony ja nigdy nie byłam jakąś super fashionistką i że jeżeli ktoś się pojawił z jakąś torebeczką, z jakimiś butami, to ja już biegłam do sklepu, bo ja muszę takie mieć, bo jestem trendy. I ani nie miałam tak przed tym, jak zostałam stylistką, ani nie mam tak, gdy jestem stylistką. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ode mnie w jakiś sposób, szczególnie w mediach społecznościowych, oczekuje się, że będę pokazywała ubrania. I oczywiście ja z tego nie zrezygnuję, ponieważ taka jest moja rola zawodowa. Ale chciałabym, żeby bardzo mocno wybrzmiała taka zmiana w komunikacji, zmiana, o której ja bardzo często rozmawiam, czy punkt widzenia, o którym ja bardzo często rozmawiam z moimi klientkami, klientami na spotkaniach indywidualnych, a gdy zrobiłam taki rachunek sumienia, to myślę, że za mało jest tego w komunikacji mojej, takiej jak to się mówi, jeden do wielu, czyli na przykład tutaj na YouTubie, na blogu, na Instagramie, na który zresztą bardzo serdecznie Cię zapraszam, Instagram po prostu osobista stylistka, link oczywiście do tego kanału umieszczę poniżej tego filmu. Także myślę, że trochę za mało tego jest w moich mediach społecznościowych i na pewno będzie więcej, ponieważ to, że ja pokazuję jakieś sukienki, buciczki i po prostu swetereczki, to nie znaczy, że ja namawiam Cię, że powinnaś sobie kupić 50 taką sukienkę i 50 taki swetereczek. Chciałabym, żeby ubrania, które kupujesz, które były później przez Ciebie używane, żeby były dobrze dobrane do sylwetki, dobrze dobrane do stylu, dobrze dobrane do Twojego typu kolorystycznego, do Twojej gamy kolorystycznej, żebyś kupowała je świadomie. Świadomie, ponieważ nasza nieświadomość i kompulsywne kupowanie, ta nadkonsumpcja, jak jeszcze raz powiem, nie tylko ubrań, no ale o ubraniach jest, że tak powiem, ten kanał, prowadzi do tego, że dobra na naszej planecie mogą się w końcu skończyć. Mogą się nawet skończyć za czasów mojego życia, może następnego pokolenia, a może dopiero wnuków mojego pokolenia.
Dlatego też uważam, że powinnyśmy, my jako kobiety, my jako mężczyźni powinniśmy, czyli my jako ludzie powinniśmy, zadbać o to, żeby te dobra nie skończyły się za szybko, bo po prostu nasza ziemia więcej nie zniesie. I uważam, że należy po prostu nie tyle, że nie kupować teraz już w ogóle, no chyba, że masz tyle ubrań w szafie, że nie musisz już więcej kupować, ale powinnyśmy zacząć kupować odpowiedzialnie. I jednym z takich miejsc, do których chciałabym Cię zaprosić, ja poznałam je no powiedzmy, nie wiem, kilka tygodni, może kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że to było jesienią 2020 roku, to jest blog Moda Odpowiedzialna, który, no, można powiedzieć, edukuje w bardzo piękny sposób, ja słucham głównie podcastu, w piękny sposób edukuje, w jaki sposób możemy właśnie kupować odpowiedzialnie, kupować odpowiedzialną modę. Jak zacząć? Jeżeli stwierdzasz, że ten trend 2021 roku, o którym mówię dziś, jest czymś, co tak rezonuje w Tobie, to przede wszystkim zobacz, co masz w szafie. Czyli korzystając z nowego roku i nie mów sobie nowy rok, nowa ja, tylko nowy rok, stara ja, przynajmniej w kontekście ubrań, i zobacz, co masz w szafie. Zobacz, co tak naprawdę nosisz z tej szafy. Jeżeli czegoś nie nosisz, pozbądź się, dając temu drugie życie. Tutaj mam na myśli na przykład oddając, sprzedając swoje ubrania, ale przede wszystkim kupuj tylko to, co naprawdę jest Ci potrzebne. Ten temat też będę rozwijała w ciągu tego całego roku. Będę rozwijała temat przeglądów szaf, głównie poprzez kurs online Zrób sobie przegląd szafy. Będę rozwijała temat kupowania tego, co jest potrzebne. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że firmy dalej będą nas manipulowały, także nie dajmy się manipulować. Ja też bardzo muszę na to uważać, ponieważ mi też czasem się wydaje, ojejku, jejku, jak nie będę miała tego różowego swetra, to po prostu umrę. A i później się zastanawiam, czy ja tak naprawdę ten różowy sweter do czegoś potrzebuję, czy to jest tylko moje jakieś takie widzimisię, czy to jest po prostu to, że moje oczy by go chciały. A tak naprawdę mam tyle swetrów, ile jest mi potrzebne. Gdy się zniszczą, to kupię sobie albo ten różowy, albo może jakiś inny. Także nie dajmy się manipulować, kupujmy odpowiedzialnie wtedy, kiedy jest coś nam potrzebne. Kupujmy to z dobrych źródeł i ten temat też na pewno będę rozwijała w tym roku tutaj na moim kanale, na moim blogu, w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na który już Cię zaprosiłam, osobista stylistka, i na Facebooku. Ale też oczywiście będę dalej mówiła o tym, jakie fasony, jakie trendy, jakie kolory, ponieważ każda z nas chce wyglądać pięknie, a żeby wyglądać pięknie, to musimy wyglądać zgodnie ze swoim stylem, typem sylwetki, kolorystyką, która nam służy. Także ten rok nie będzie tylko o fasonach, o kolorach, o kształtach, o łączeniu kolorów, o stylu, ale będzie też o odpowiedzialnych zakupach i to jest właśnie największy trend, najmocniejszy trend, który uważam, że powinnyśmy wszystkie szerzyć. Także jeżeli zgadzasz się z tym tematem, jeżeli uważasz, że kupujemy za dużo, że niszczymy naszą planetę, że powinnyśmy kupować mniej, i nie tylko ze względów ekologicznych, ale też na przykład ekonomicznych, czyli po prostu mniej wydawać na te szmaty, których później nie nosimy i zalegają nam w szafie, daj kciuk w górę. Obserwuj ten kanał i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli podzielisz się w mediach społecznościowych tym filmem, wpisem na blogu. Link do wpisu na blogu oczywiście jest pod tym wideo, tak żebym mogła dotrzeć do innych osób z tym najważniejszym trendem 2021 roku, czyli po prostu z odpowiedzialną modą, z kupowaniem odpowiedzialnym wykorzystywaniem i noszeniem ubrań. Także dzięki za dziś, no i co, do następnego razu, pa, pa! Thank you.